Więc udało się za drugim razem. Dotarłem do Rockmana z Wilmington. Idziemy przyjrzeć się z bliska. Tymczasem pokażę, może na zoomie. Tak wygląda. Odpalić drona. Sporo ludzi dzisiaj zwiedza. Się kręci. No nic. Trzeba było się zwijać, bo gdzieś w pobliżu jakieś małe lotnisko było, miałem ostrzeżenie. I faktycznie jakieś tam drobne samolociki przeleciały raz, drugi. Na wszelki wypadek się zwinąłem. Teraz jeszcze pokażę wam, jak fajnie wygląda miasteczko Wilmington, czy raczej wieś. Taka fajna wioska, fajne domki historyczne, można by rzec. Da, zobaczmy. Tak wygląda chodnik. Świetna rzecz. Takie dwa murki z jednej i z drugiej strony ulicy. Ogólnie ulica bardzo wąska. Milton. Wow. Amazing.
elegancko bym rzekł. Jakie róże. Elegancko. No i budka telefoniczna w tradycyjnym brytyjskim stylu. Jest w ogóle w środku telefon? Nawet jest. Pewnie i działa. Skrzynka na listy. Kolejne domki. Tam daleko kolejny domek kryty strzechą. Kolejny. Ten to już jest wypas, full wypas. Dochodzę już do głównej drogi. Jeszcze parę ładnych domków. Przy drodze jest pub. Wygląda spoko. Okej, tak wygląda kościółek w Blitlington. I cmentarz przy kościółku. St. Michael's Archangel. Dzisiaj przy koniku latają paralotniarze. Dobrze, że nie miałem w planach latanie dronem w pobliżu. Bo oczywiście by się nie dało. Dziwne, bo prawie wcale nie ma wiatru. Jeszcze widok na okolice. Jest bardzo wąska ulica. Proszę, ledwo się samochody wymijają. A tu zaraz przejdę na drugą stronę. Pasują się owce.